Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj będziemy walczyć z błędem BSOD o nazwie, jak sami widzicie, Bad System Config Info. Pokażę wam dzisiaj, jak go wywołałem, co go dokładnie wywołało oraz będziemy próbowali go naprawić. A więc zapraszam. Dobra, dzisiaj będziemy walczyć z wywołanym przeze mnie bluescreenem. Jest to Bad System Config Info, czyli coś w systemie się nie zgrywa, mówiąc w ogromnym skrócie. I dzisiaj spróbujemy sobie właśnie to naprawić. A więc tak, wywołałem ten błąd instalując stare sterowniki od chipsetu AMD. Więc można powiedzieć, że starszy sterownik mógł spowodować ten problem, albo oprogramowanie, bo wziąłem płytkę AMD, która jeszcze zresztą tutaj siedzi. I zainstalowałem z niej wszystkie stare oprogramowanie, łącznie ze sterownikami. I dzisiaj właśnie będziemy dochodzić, co wywołało ten problem. Pierwszy pomysł na rozwiązanie tego problemu jest bardzo banalny. Na obudowie naszego kompa kliknięcie najzwyczajniej w świecie klawiszu restart. Lecz czy to pomoże? Przekonajmy się. Tak, restart pomógł. Okej. Miał być dłuższy odcinek, miało być bawienie się z recovery, a tu... Okej. Czy jak widzicie, restart pomógł. Zaraz zobaczymy, czy jakieś pliki systemowe się uszkodziły. W tym wypadku, kochani, winien był jeden z serwisów MSI, a mianowicie MSI ActiveFix Service. Zainstalowałem kilka takich rzeczy ciekawych, które działały kiedyś na 10, jak widać na 11 przy najnowszych sterownikach AMD. Robią niestety się problemy, więc... Radzę wam nie doinstalowywać starszych rzeczy z waszych płytek CD od płyty głównej, jeżeli coś się znalazło. Radzę wam na bieżąco pobierać najnowsze wersje ze strony producenta, tak? Jeszcze robimy skanowanie i zobaczymy, czy jakieś pliki systemowe uległy zniszczeniu. Jak widzimy, w system żaden z naszych plików systemowych nie uległ uszkodzeniu, więc w tym wypadku problemem była starsza wersja aplikacji jednej z serwisów wspierających framework'i do aplikacji od MSI w tym wypadku, a to instalowałem tutaj kupę różnych rzeczy, jak obsługę Mystic Lighta, Gaming App i tak dalej. Uważajcie czasem na starsze oprogramowanie, bo niektóre nawet starsze sterowniki, które nie są zazwyczaj zgodne z najnowszym systemem, potrafią nawet walnąć bluescreeny, że trzeba się posługiwać przywracaniem systemu. W tym wypadku pomógł nam tylko i wyłącznie restart. Ale mogło być gorzej. Dobra, kochani, to tyle na ten odcinek. Życzę wam miłego weekendu. Mam nadzieję, że tym razem nie przedłużam za bardzo. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć. I znów, kochani, sytuacja się powtarza. Wentylator, maksymalne obroty. Bad System Config Info ukończono 30%. Coś zainstalowaliśmy z tej płyty, co rzeczywiście uniemożliwia start naszego kompa. Ciekawe, czy się zrobił punkt przywracania, tak byśmy go przywrócili sprzed odpalania naszej płyty instalacyjnej. Bo coś tutaj nie zagrało i to mocno nie zagrało. Chyba musimy się posiłkować przywracaniem systemu. I teraz, kochani, pokażę wam, w jaki sposób z tego poziomu, jeżeli system wam nie startuje, dostać się do niebieskiego menu recovery, czy to w 10, czy w 11. Mianowicie, musimy kliknąć klawisz restart, pojawia się czerny ekran. Nasz wentylator się uspokaja. Musimy czekać na logo MSI. Jeżeli zobaczymy logo MSI i do momentu, kiedy jeszcze system się nie załaduje, klikamy drugi raz restart. Ekran nam zgaśnie, czekamy aż znów pojawi się logo MSI i system nie wystartuje. Klikamy i już nie klikamy, bo bluescreen zadziałał jako drugi restart i w taki sposób przygotowuje automatyczną naprawę. W tym momencie już odpalił się diagnozowanie komputera. Jeżeli to się nie uda, odpali się GUI instalatora nasza, którego poziomu będziemy mogli wejść do środowiska odzyskiwania i przywrócić wszystko to, co było. Jeszcze zawczasu działającej pełnej konfiguracji. O! Nie udało się załadować systemu Windows. Narzędzie przywracania. Aha, to już nam nawet Windows 11 sam nam narzuca. Przywróć. Próba naprawienia. Wow, 11 jest już tak inteligentna, że nawet nie trzeba chodzić po menu przywracania, tylko on nam sam już przywraca? To jest pierwsza taka akcja na Windows 11. Więc jeżeli to się nie powiedzie, ręcznie odpalamy menu odzyskiwania. Także tutaj, kochani, macie przykład, jakie szkody potrafi wykonać instalowanie starych sterowników oraz oprogramowania z 2018/17 roku. Właśnie tak. Okej, kochani, naprawił się. Jeszcze dodatkowo zrobiłem kolejną głupotę, przyznam wam się. Zainstalowałem sterownik do chipsetu od Windowsa 7.
Tak. Nie można otworzyć aplikacji MSI Center. Widzicie, już się wykrzaczają te apki od MSI stare, które zainstalowaliśmy. Chyba system zrobił z nimi porządek. Dobra. Spróbujemy zrobić restart, zobaczymy, czy teraz walnie blue screena. Dobra, kochani, naprawiło się SDK MSI przy okazji, ponieważ po zainstalowaniu tamtych aplikacji zainstalował się stare SDK od MSI i kompletnie nie mieliśmy możliwości odczytu informacji systemowych ani sterowania wentylatorami. Teraz na szczęście się to naprawiło, po podkręceniu ekstremalnej wydajności już wentylator wyje na maksa, więc jest dobrze, jak na razie przełączymy go na cichy. Okej, okay. Teraz robimy, kochani, na moją odpowiedzialność restart i zobaczymy, czy uruchomi się. Dobra, kochani, jakaś usługa przy starcie systemu powoduje nam błąd. Musimy wywalić wszystko od MSI, co instalowaliśmy z dzisiaj, więc panel sterowania, wszystko instalacja z dzisiaj, wywalamy po kolei, bo coś tu powoduje poważny błąd. I to tak przy każdym restarcie. Kolejny restart. Przeodpali. Mamy zasilanie myszki, a więc odpali tym razem. Widzicie, kochani, właśnie takie rzeczy, takie coś umie zrobić stare oprogramowanie z 2017-2018 roku, kiedy chcemy zainstalować z tym trzecim. To, co zrobiłem, jest głupota, ale przynajmniej dzięki temu może wy się czegoś nauczycie i wam pokażę, czego nie robić. Także nie ma w tym tego złego. Dobra, teraz musimy wywalić wszystko od MSI, co instalowaliśmy z dnia dzisiejszego. Więc mówiąc w skrócie, panel sterowania, programy, odinstaluj program, zainstalowano. I to wszystko z dzisiaj, co tutaj poinstalowałem, jak widzicie, łącznie z MSI Live Update, to wszystko musimy wywalić. Dobra, wszystko wywalone, w tym momencie robimy restart, kochani, i zobaczymy, co będzie. Zobaczmy, czy moja teoria się sprawdzi. Odinstalowałem wszystko od MSI, ze starych programów, które zainstalowałem z płyty. Czy teraz system normalnie ruszy? Bez żadnego BSODA? Voila! Tylko czekaj, normalnie ruszam. Także sami, kochani, widzieliście. Stare programy umieją powodować aż takie komplikacje, że nawet nasz system po prostu nie startuje. I problem, kochani, w tym momencie uważam za rozwiązany. Myślałem, że będzie to krótki odcinek, a tu zrobiło się coś takiego. Ale voila, system startuje, nie ma już problemu. Wywaliliśmy wszystko od MSI. Jeżeli jakieś aplikacje nie są przez producenta aktualizowane, na najnowszych kompilacjach systemu 11 nie instalujcie ich, ponieważ umieją powodować tak poważne komplikacje. A jak nie macie jakichś sterowników od chipsetu, nie instalujcie tych starszych ze strony producenta, tylko odinstalujcie te, które powodują komplikacje i problemy i niech Windows sobie sam zainstaluje z Windows Update i też będzie dobrze. Dobra, kochani, dopiero teraz to ode mnie dzisiaj na wszystko. Mam nadzieję, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Życzę wam, kochani, miłego weekendu lub też dnia, zależy kiedy mnie będziecie oglądać. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!